Witam Państwa serdecznie. Możemy przejść do drugiej części dzisiejszej uroczystości gali wręczenia nagród w konkursie Magister Paffere. W trzeciej edycji konkursu są z nami laureaci konkursu oraz środowiska jury. Przedstawię może o wiele pan dr Sebastian Musią. Ekonomista z Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów Bielsko-Biały i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak powiada nasz członek jury, pan profesor Michał Wojciechowski, który już jest zespołem dzisiaj, teolog Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, przewodniczący Rady Programowej Paffere oraz pan Andrzej Barański, przedsiębiorca, właściciel krakowskiej firmy Herbalgo International. Może na wstępie parę słów o konkursie. Magister Paffere to konkurs na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ekonomii. Jest to jeden z kluczowych projektów Fundacji Paffere, który jest projektem cyklicznym. To już trzecia edycja, jak wspomniałem. Pierwsza zakończyła się w 2008 roku. Głównym celem konkursu jest, jak zawarliśmy w naszym podstawowym tworzącym ten projekt programie, zachęcanie młodych ludzi, studentów do podejmowania w swoich pracach magisterskich tematyki ekonomicznej, a w szczególności zachęcanie ich do promowania wartości wolnorynkowych w swoich pracach oraz dostrzegania znaczenia etyki tej gospodarki wolnorynkowej, tak aby ta gospodarka nie była tylko wyłącznie oparta na liczbach, na wykresach, ale także na ludzkiej działalności i na rządach prawa oraz zaufaniu społecznym, czyli fundamentalnych zasadach, na których powinna opierać się zdrowa gospodarka. Główną nagrodą w konkursie, Magister Paffere w tym roku, oprócz jak zwykle wydania zwycięskiej pracy magisterskiej w formie książkowej, są nagrody finansowe. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 3000 zł, laureat drugiego 1500 zł, zaś laureat trzeciego miejsca 750 zł. Mamy także nagrody specjalne, o których wspomnę za chwilę. W tym roku postanowiliśmy postawić na trzy główne tematy w konkursie. Mianowicie studenci mieli do wyboru temat związany z relacjami między etyką a ekonomią, temat związany ze znaczeniem przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego oraz temat jak najbardziej aktualny dzisiaj, czyli temat związany z zagrożeniami płynącymi z zadłużenia państwa w kontekście kryzysu amerykańskiego, w kontekście perturbacji w strefie euro oraz zadłużeniu, które rośnie także w Polsce. Otrzymaliśmy wiele bardzo interesujących prac, napłynęło ich kilkadziesiąt, można powiedzieć, ziemi, jak zapewne twierdzi pan doktor Musiał. Nie miało łatwego zadania wyborze tych prac. I toczyły się bardzo, bardzo długie dyskusje, gdzie członkowie jury prezentowali bardzo różnorodne stanowiska. Wśród patronów tegorocznej edycji konkursu znalazło się Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, portale ekonomiczne jak bankier.pl, bit.pl, portal katolicki fronta.pl, miesięcznik Stosunki Międzynarodowe, portal studencki dla studenta oraz portal rozwoju kariery zawodowej kariera.pl. Tegorocznej edycji patronowa bardziej. Uzyskaliśmy silne wsparcie od firmy Herbalgo International, której właścicielem jest pan Andrzej Barański. Firma Herbalgo zdecydowała się przyznać nagrodę specjalną dla laureatów oraz przyznać jedną odróżnienie specjalną. O szczegółach powie pan Andrzej Barański. To chyba na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Przekażę może w tym momencie głos w imieniu jury panu doktorowi Sebastianowi Musiałowi, który podsumuje konkurs i opowie o nagrodzonych pracach. Panie doktorze, proszę.
Szanowni Państwo, szanowni laureaci. Czy wiedzą Państwo, jaka jest różnica między ekonomistą a księgowym? Gdyby temu drugiemu kazać zoptymalizować działania orkiestry symfonicznej, to zabroniłby zostawiania pauz. Prawda? A ekonomista to jest ten, który zatrudniłby dobrego dyrygenta. Dlaczego przytaczam ten stary dowcip? W nie najlepszym świetle pokazujący wykonującego przecież bardzo pożyteczną pracę księgowego. Ze względu na ekonomistę. Te prace, które miałem przyjemność i chyba z pozostałymi członkami, czyli mieliśmy wspólną przyjemność czytać, pokazują właśnie ekonomię jako takie działanie niekonwencjonalne, wymykające się stereotypom, a zarazem z perspektywy naukowej, bo to jest ten drugi człon działalności fundacji, prawda, rozwój i edukacja. Tutaj koncentrując się na kwestiach naukowych, szukano rozwiązań praktycznych. Jak sądzę, to jest najciekawszy element tych prac, które czytaliśmy w tym roku i pokazują one dodatkowo ekonomię jako dyscyplinę głęboko humanistyczną. Co to znaczy? To znaczy, że wszystko, co się dzieje w gospodarce, przecież od człowieka pochodzi. I te rzeczy pozytywne i negatywne, ale też na człowieku się kończy, bo do niego to trafi. Więc jeżeli chcemy rozumieć jakoś lepiej, czym jest gospodarka, no to w tym kaznodziejskim tonie musimy sobie powiedzieć, jak robić coś dobrze, żeby nie robić źle. No bo ekonomia w gruncie rzeczy odpowiada, czy szuka na odpowiedzi na to pytanie, prawda? Pomiędzy dobrem a złem. W tej chwili gwiazdą mediów i gwiazdą świata jest pani Camila Vallejo, taka studentka z Chile, która przez Newsweek została zaliczona do 150 najbardziej nieustraszonych kobiet świata. Cóż ona takiego zrobiła? Otóż uważa się ona za komunistkę chilijską, prawda, i straszliwie sprzeciwia się temu, co się dzieje w jej kraju, a co doprowadziło do sprzeciwów wśród studentów. To są rzeczy współczesne. Spotkała się z Fidelem Castro i nie mogła wyjść z zachwytu, jak to wspaniale jest na Kubie. A cóż takiego dzieje się na Kubie? Nie ma armatek wodnych, które rozpędzają demonstrantów. Na co jedna z opozycjonistek kubańskich, jedna z nielicznych, która w ogóle ma szansę prowadzić blog internetowy, napisała na tym blogu, że gdyby studentka Vallejo zechciała się spotkać z opozycjonistami, to oni wytłumaczyliby jej, że nie ma zamieszek i nie ma protestów, dlatego że są prewencyjne aresztowania. I w ten sposób ta pełnia wolności jest realizowana na Kubie, w tym wolności gospodarczej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że laureatem tegorocznej edycji konkursu Magister Pafere jest pan Piotr Zapałowicz, którego praca porównawcza pod tytułem Porównanie polityki rządów Augusto Pinocheta w Chile i Hugo Chaveza w Wenezueli została zdaniem jury uznana za najlepiej oddającą cele naszego konkursu. Nie odbyło się to oczywiście bez dyskusji, ale potwierdzeniem chyba słuszności naszego wyboru powinno być to, co się dzieje w sąsiadującej z Chile Argentynie. Tamtejsza pani prezydent Cristina Kirchner co roku nacjonalizuje jedno z największych przedsiębiorstw, taką perłę w koronie gospodarki argentyńskiej, która częściowo należy do hiszpańskiego Repsolu. To jest potężny koncern naftowy. Firma IPF, zajmująca się właśnie produkcją tego typu dóbr jak paliwa, w 1999 roku, w czasie najgłębszego kryzysu argentyńskiego, została sprywatyzowana.
I teraz po 13 latach, przynosząca ogromne dochody, zatrudniająca dziesiątki tysięcy ludzi, firma w imię polityki populistycznej ma zostać sprywatyzowana. W tej chwili świat znacjonalizowany, tak, znacjonalizowany. Świat drży. Ale pan Piotr Zapałowicz bardzo solidnie argumentując, skupiając się na rzeczach, które są zasadniczymi problemami gospodarki, nie tylko tych dwóch opisywanych przez siebie krajów, Chile i Wenezueli, o których wszyscy wiemy, prawda? Widzimy takie naocznie narzucające się różnice. Pan Zapałowicz w swojej pracy przedstawił bardzo solidną dokumentację. Oczywiście na tyle dogłębną i rzetelną, na ile to pozwalają w ogóle źródła, bo jest tych źródeł niewiele i one są jeszcze na dodatek trudne do zinterpretowania. Ale ten wysiłek jego, ogromna warstwa dokumentacyjna, zasługują na wyróżnienie. A zatem oprócz walorów poznawczych dostrzegliśmy w tej pracy również taką głęboką myśl pokazującą, czy koncentrującą się na konsekwencjach dla każdego mieszkańca Chile czy Wenezueli, jakie towarzyszą wyborom, prawda? Konkretnym wyborom, bo założenia, z jakimi podchodzi się do spraw natury gospodarczej, ekonomicznej, decydują o wyniku. Jeżeli te założenia służą wolności jednostki, budowaniu sprawiedliwego rynku, unikają ograniczenia i ingerowania, o czym tak wiele dzisiaj też mówiliśmy, to mamy szansę budować również społeczeństwo sprawiedliwe i oparte na zdrowych, rozsądnych zasadach. W trakcie dyskusji sprzeczaliśmy się troszkę co do tego, jak należy oceniać pozostałe prace. Gorączka wymiany zdań doprowadziła nas do tego, że wyróżniająca się również w ocenach praca pana Pawła Kłobukowskiego, zatytułowana Rockefellerowie kontra zatrzymani w czasie, została zakwalifikowana jak do tych prac, które nie tylko są interesujące podczas lektury, ale szalenie inspirują do dalszych poszukiwań. To znaczy pokazują zjawisko, które w Polsce też obserwujemy na co dzień. Pokazują dwie konkurujące gminy w jednym mieście, w Płocku, które w okolicach Polska, tak, no, administracyjnie są związane z Polską, w tych gminach w jednej nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, a w drugiej obserwujemy zastój, jakby cofnięcie się w czasie, paraliż. I to bardzo ważne pytanie dotyczące istoty przedsiębiorczości i jasny program badawczy polegający na porównaniu dwóch tych nieodległych i intrygujących gmin doprowadziło do wniosków, które bardzo nas zaintrygowały i na temat tego sporo rozmawialiśmy. Również trzecia praca pana Roberta Stroczyńskiego, zatytułowana Krytyka etatyzmu w myśli Adama Krzyżanowskiego i Ludwika von Misesa. Myślę, że wszystkim nam dostarczyła wiele satysfakcji, bo jest to kolejna znakomita, świetnie napisana praca na Uniwersytecie Jagiellońskim, która podejmuje się zagadnień właśnie z pogranicza etyki, filozofii, czasem nawet takiej metodologii i dotykająca najważniejszych problemów ekonomicznych i gospodarki. To jest coś, co czyta się z ogromną przyjemnością, ale dostarcza również konkretnej wiedzy i ujmuje osoby znane przecież Adama Krzyżanowskiego i Ludwika von Misesa w zupełnie nowym świetle. Jako głębokich humanistów, zastanawiających się nad naturą człowieka,
człowieka i jego możliwościami działania na wolnym rynku. Najwięcej, najgorętsza nasza dyskusja dotyczyła osoby pani Anny Balawajder i jej pracy zatytułowanej Przedsiębiorczość młodych. Materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby poniżej 25 roku życia. Ta praca jest fantastyczna pod każdym względem. Pokazuje ogromny potencjał tkwiący w młodych ludziach, a zarazem te przerażające przeszkody, z którymi muszą się borykać. Pokazuje autorka w tej pracy osobę, która bardzo chce coś robić, jest aktywna, ma mnóstwo pomysłów, a równocześnie napotyka na problemy natury biurokratycznej i nie tylko biurokratycznej, systemowej, takiej, które właściwie paraliżują ten wysiłek. Dwa wskazane przez pana Pawła Bartkiewicza fantastyczne cytaty, zgadzam się co do tego. Pierwszy taki aforyzm dosłownie. Żaden kurs zarządzania nie nauczy tyle, co zakładanie choćby najmniejszej budki z hamburgera. To jest zarazem odpowiedź na te nasze wątpliwości dotyczące poziomu kształcenia na uczelniach wyższych. Na marginesie tylko dodam, że jako młody praktyk edukacji na tym poziomie uniwersyteckim zauważam zmiany. Zauważam zmiany. Studenci w tej chwili są kształceni z ogromnym naciskiem na umiejętności praktyczne i mogą korzystać z praktyk już od pierwszego roku studiowania. I drugi aforyzm z tejże pracy. Czy przedsiębiorczość da się nauczyć? Tak. Chociaż niekoniecznie ucząc się rokrocznie 5 nowych definicji przedsiębiorczości na kolejnym teoretycznym przedmiocie. Tę pracę postanowiliśmy wyróżnić w sposób specjalny i myślę, że pan Andrzej powie, jakie to nagrody czekają autorkę. Z przyjemnością również chciałbym wymienić trzech pozostałych uczestników, którzy otrzymują wyróżnienia, to pan Jarosław Kantorowicz, pan Grzegorz Siemończyk i pani Natalia Kordecka. Bardzo im dziękujemy za udział. Jednym zdaniem podsumowując, nie spodziewałem się takiego nadmiaru dobroci. Mieliśmy rzeczywiście urodzaj bardzo ciekawych prac o różnym poziomie edytorskim, o różnym poziomie kultury słowa, ale rzeczywiście musimy docenić intencje autorów i zaangażowanie w podejmowanie bardzo ciekawych i bardzo ważnych zagadnień. Dziękuję i gratuluję jeszcze raz. Bardzo dziękuję panie doktorze za bardzo ciekawe podsumowanie i zapraszam do pana Andrzeja Marańskiego. Nie dość, że miałem za darmo, zupełnie za darmo, cały dzień, całą jedną niedzielę od 8 rano do 10 wieczorem, non-stop, super ciekawą lekturę, po kolei wszystkie prace. Druga rzecz, wzbudziło to potworny niepokój, ponieważ po pierwszej pracy już wiedziałem, to na pewno wygra. I kolejno przychodziłem następny, już zupełnie nie wiedziałem, co wybrać, ale rzeczywiście te prace, takie jak są w tej chwili wybrane, tak mi się też wydawały. No ale też zdałem sobie sprawę, że niektóre prace są o super ciekawej tematyce, są powiedzmy gorzej technicznym językiem opisane. No ja powiedzmy, nie będę zwróczony na mniejszą uwagę do tego przykładów, ale mają te mankamenty. I to są jedyne mankamenty. Powiedzmy troszkę dziecinny język,
no parę jakichś takich błędów merytorycznych tego typu, że jest jeszcze wiara w pomoc Unii Europejskiej, jakieś granty coś pomogą, no to jest taka mała herezja, którą mamy trzeba to wyplenić. Ale generalnie rzecz biorąc, uważam, że te prace to jest znakomite. Proszę Państwa, ja mam w ogóle bardzo niskiego zdania o uczeniu ekonomicznym, wręcz pogardliwie na to wskopaczałem, ale po tych pracach zmieniłem kompletnie zdanie. Jeśli tacy ludzie są w Polsce i takich się kształci, takie rzeczy potrafią napisać, to nie jest to Polską tak najgorsze. Taka moja była refleksja, jak już rozmawiałem z kolegami z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Proszę o kolegów, którzy są tam na szczególnie prorytor. Więc ich bardzo chwaliłem, że mam takich absolwentów, że w ogóle taki poziom jest studiów. Proszę Państwa, ponieważ skąd też nagroda, no, to moi przodkowie bardzo starali się, tworząc firmę kiedyś od zera, dochodząc do największych możliwych przed wojną pieniędzy w Polsce, bardzo pomagali ludziom. Budowali kościoły, szpitale, pomagali setkom osób, którzy nawet jeszcze podczas okupacji różne rzeczy wyczyniali, żeby ci ludzie nie zostali wywiezieni, zamykani, wykupywali z Gestapo, więc była taka działalność prospołeczna. I nie uważam, że dzisiaj, jak się firma odbudowała też praktycznie od zera, po roku 90, no to należy innym pomóc. No to jest tak w tradycji, bo moich dziadka, mojej matki, żeby wspomagać. Ale nie chodzi też o wspomożenie bezpośrednio fizycznie jakiejś osoby, ale wspomożenie procesu edukacyjnego, który jest niezwykle ważny. Państwa, te wszystkie prace na dodatek się nałożyło mój osobisty stosunek. Zarówno z nami, Chile i Wenezuelem, jak i gminy lepsze, gorsze pod krakowskimi. Zastanawiam się, co się z nimi dzieje. Jak i profesor Adam Krzyżanowski w Gminach Ludek był prezesem Rady Nadzorczej naszej firmy od 1932 do 1954, to jest do jej momentu śmierci. I różne rzeczy, takie ciekawostki, która moja mama bardzo zaprzyjaźniona z nim, mogę opowiedzieć, nawet do tego, że, tak mogę powiedzieć Państwu, ciekawostkę, ten pan profesor, zacny człowiek z moją mamą, nigdy po kilkudziesięciu latach nie przeszedł na ty, a bardzo mieli wielką przyjaźń do siebie i szacunek. Proszę Państwa, ten człowiek zaczynał dzień po kieliszka wódki, który wypijał, wbrew temu, co się mówił, alkoholizmowi, to mu nie przeszkadzało, i spotkał moją mamę dzień przed śmiercią. Powiedział: pani Anno, dzisiaj wódki nie wypiłem, bo mi nie smakowała. Muszę pomóc. No i wtedy się umarł tuż przed setną rocznicą urodzin. Więc takie właśnie różne ciekawostki są związane z tą firmą. Z praca o liberałach, o doktorze Dziewskim, z którym miałem przyjemność współpracować przez wiele lat. I znam ten cały mechanizm, jak to powstawała zmiana systemu w Polsce, jak oni wpłynęli na to wszystko. Więc nakładały się takie osobiste wątki. No ale bardzo ciekawa była praca właśnie pani Barawajdę ze wszystkimi błędami, które są zrobione. Najbardziej odpowiada na pytanie, no co w ogóle skłania kogoś, żeby nie miał ochoty pracować na etacie korporacji, tylko żeby założył własną działalność. No i znowu osobiste, bo tam jest opisane powstanie takiego baru czy dworcowego, który dobrze działa. No i to droga moja córka poszła, bo nie przy dworcu, tylko indziej. Też otworzyła się niezmiernie, z tego powodu cieszę. Ale moje osobiste preferencje nie mogły zaważyć. Zgadzałem się właśnie ze wszystkim, co jury podało. Dlatego jest niezmiernie miło, że jako praktyk mogę kadrę uczelnianą poprzeć całkowicie. To jest pełna zbieżność poglądów. No i wyrazić radość. Mam nadzieję, że te osoby zobaczą. Na razie to są nazwiska i nie wiem, kto tu na sali jest, którą osobą. I my wszyscy na to liczymy, że zobaczymy te osoby. To jest najciekawsze. No ja jeszcze takie troszeczkę myślę do tego przygotowania warto dodać. Mianowicie problem, rzeczywiście mieliśmy problem z wyborem najlepszych prac, bo prace no, wszystkie te czołówka tam z tych prac, które żeśmy rozpatrywali na ostatnim etapie, wszystkie były właściwie bardzo dobre. Mimo jakichś tam mankamentów, które tutaj ciekawe naukowe opowiedzieliśmy. Ale jeszcze jedna była przyczyna, mianowicie, że to są prace z różnych dziedzin. Myśmy musieli porównywać pracę z ekonomii, pierwsza nagroda, socjologii, druga, filozofia, trzecie miejsce, zarządzanie, czwarte. I to bardzo to są inne metody, również pewność tych praw przyjęte, pewność tej
same dziedziny, inne podejścia, historyczne, tam pewne moment. W związku z czym było to trochę porównywanie trochę słonia z żyrafą. Czy weźmy dobrze wyrównane, do końca nie jesteśmy tego mówiąc pewni właśnie i przepraszamy wszystkich zapokrzywdzonych ewentualnie przez nasze błędy, bo trudno w tym wypadku, to się nie da zmierzyć, tego się nie da zmierzyć na taką oką i nie podejmujemy się tego. Natomiast druga rzecz, która mnie uderzyła, że wszyscy z wielką ciekawością to się czytali i nie tylko ja, który ekonomistą akurat nie jestem, ale również ci ekonomiści profesjonalni sądzą, żeśmy sporo się z Państwa nauczyli. Także myślę, że no wiadomo, że jeden człowiek tak nie opanuje, ale zawsze z tej patrząc na sprawę magisterską, kiedy to przeważnie jednak odczuwa złudzenie, gdybyś tam znowu to samo, a to już wszystko to wie. Tu tak zdecydowanie nie było i to muszę najbardziej chyba Państwu z tego powodu pogratulować. To Państwo troszkę, którzy z nas też czegoś nauczyli. Myślę, że też Państwo między sobą się bardzo dużo nauczą, przeczytając pracę konkurencji. No teraz oczywiście już nie możemy tego czekać, żeby poznać tych laureatów, którzy mam nadzieję, że tu przybyli, mimo niektórzy odległości. Ja tylko chciałbym wspomnieć odnośnie pracy pani Anny Bell-Ballweiner. Bardzo przepraszam za pomyłkę. I uzupełnić wypowiedź pana Andrzeja w związku ze specjalną nagrodą, która została ufundowana przez firmę Herbergo International. Dzięki uprzejmości firmy Herbergo pani Anna Bell-Ballweiner otrzymała nagrodę finansową w wysokości 500 zł. A laureaci konkursu, dzięki uprzejmości naszego sponsora i Fundacji Pafere, będą mogli wziąć udział w Acton University. Acton University to taka międzynarodowa konferencja organizowana w Stanach Zjednoczonych w dniach 12-15 czerwca przez Acton Institute. To jest takie amerykańskie Pafere, fundacja, która łączy promocję wolności gospodarczej i etyki w gospodarce. I Fundacja Pawełek decydowała także o pokryciu dużej części kosztów przelotu do Stanów Zjednoczonych, tak uzupełnienia. Teraz przejdźmy może do kwestii kulminacyjnej, czyli przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Mamy na sali przedstawiciela patrona Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, panią Iwonę Dudzik. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne patronuje już drugi raz naszemu konkursowi i zdecydowało się ufundować, także skromną nagrodę zapraszamy pani Iwono. Ja chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować tej wspaniałej nagrody. Chciałam też pogratulować w ogóle do talentu, bo widać, że na pewno jest on spory, skoro się przebiliście Państwo przez wiele innych prac, właśnie Wasze prace zwyciężyły. Chciałam też powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydaje serię nobliści. No i wśród tych nagród znajdziecie Państwo również książkę. Jest to książka Christophera Pissarides'a, który jest laureatem Nagrody Nobla z 2010 roku. No i mam nadzieję, że wśród dzisiaj nagrodzonych, kto wie, może znajdzie się przyszły noblista. I czas gratuluję. No i zapraszam do współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Serdecznie dziękuję panu Iwono. Czas przejść do kluczowego punktu dzisiejszej uroczystości wręczenia dyplomów i nagród trzeciej edycji konkursu. Na wstępie wspomnę o wyróżnionych, których dzisiaj wśród nas nie ma. Mianowicie o Grzegorzu Zielonczyku, autorowi pracy Wpływ nierówności społeczno-ekonomicznych na stopę wzrostu gospodarczego, absolwenta Szkoły Głównej Handlowej. W pracy tej autor próbuje pokazać, że relacje między nierównościami społecznymi a tempem wzrostu gospodarczego są bardziej złożone i sugerują to dwa przeciwstawne punkty widzenia. I stara się wskazać te dwa różne punkty widzenia w swojej pracy. Grzegorz Zielonczyk jest dziennikarzem i publikuje regularnie w jednym z dzienników ekonomicznych. Druga osoba, która niestety nie mogła z nami dzisiaj być,
pan Jarosław Kantorowicz, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, autor pracy magisterskiej Dynamika Państwa Socjalnego w Wielkiej Brytanii w latach 1790-2008. Autor w tej pracy stara się, jak sam tytuł wskazuje, przedstawić rozwój czy postępowanie państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii w minionych latach. No jest to okres, w którym największe te wydatki socjalne rosły i wskazuje w pracy, że rozdęte państwo socjalne tego okresu miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, produktywność gospodarek i samodzielność jednostek, więzy rodzinne oraz morale społeczeństwa. Promotorem pracy pana Jarosława był pan profesor Leszek Balcerowicz. Przejdźmy do trzeciego wyróżnienia, pani Natalia Chorodecka. Czy jest z nami? Pani Natalia Chorodecka. Autorka pracy Kodeksy etyczne jako wyraz międzynarodowych standardów postępowania w sferze działalności gospodarczej. Pani Natalia jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Nauk Społecznych, dokładnie filozofii. Praca wskazuje na omawia zakres etyki biznesu i jej znaczenie oraz najważniejsze uregulowania w kwestiach etycznych w sprawie na świecie i globalnej gospodarce. Zainteresowania to głównie etyka oraz ekonomia. Zapraszamy do nas pani Natalię. Przejdźmy do wspomnianej już dzisiaj pani w szerszym zakresie pani Anny Belewejder, absolwentki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek rachunkowości i finanse. Pani Anna jest autorką pracy Przedsiębiorczość młodych, materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby poniżej 25 roku życia. Jury zdecydowało o przyznaniu nagrody specjalnej, wyróżnienia specjalnego tej pracy za wielowymiarowe i niekonwencjonalne przedstawienie ważnego problemu przedsiębiorczości młodych. Zapraszamy do nas. Przejdźmy teraz do pierwszej turki w konkursie. Zaczniemy od miejsca trzeciego. Pan Olgierd Stroczyński, autor pracy Krytyka etatyzmu w myśli Adama Krzyżanowskiego i Ludwika von Misesa. Brawo dla pana. Serdecznie gratulujemy. Autor jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Filozoficznego. Praca jest próbą przedstawienia poglądów dwóch ekonomistów pochodzących z Galicji, Adama Krzyżanowskiego i Ludwika von Misesa, na kwestię relacji pomiędzy ustrojem politycznym, gospodarką oraz etyką i moralnością. Autor pracuje jako koordynator projektu edukacyjnego Lekcji Ekonomii w Instytucie von Misesa. Zapraszamy do nas, pan Olgierdzie. Gospodarczego dwóch gmin w okolicach Płocka, Kąpina i Drobina.
dwóch prac, autor stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w tych dwóch mazowieckich gminach o podobnej strukturze ekonomicznej, położeniu, historii, społeczność lokalna rozwinęła się inaczej i jedna z gmin po prostu odniosła sukces, a druga tego sukcesu nie odniosła. Autor jest dwa lata prezesem Koła Naukowego Warsztatów Analiz Socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, zorganizował m.in. Akademię Biznesu i z niej karierę Instytutu Socjologii UW. Interesuje się ekonomią, polityką, socjologią. Zapraszamy do nas. Czas na finalistę, o którym powiedziałem już dzisiaj dużo, ale o tak dobrej pracy można mówić więcej i więcej pozytywnych rzeczy. Piotr Zapałowicz, porównanie polityki gospodarczej rządów Augusto Pinocheta w Chile i Hugo Chaveza w Wenezueli, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Nauk Ekonomicznych. Praca koncentruje się na analizie porównawczej polityk gospodarczych realizowanych przez tych dwóch polityków Augusto Pinocheta w Chile w latach 1973-90 i Hugo Chaveza w Wenezueli od 1999 roku. Więc próbą odpowiedzi na pytanie o różnicy między tymi filozofami i o skutki, jakie przyniosły one dla poszczególnych krajów. Pan Piotr Zapałowicz jest aktualnie kontynuuje studia doktoranckie na uczelni na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest fanem Ameryki Łacińskiej, stąd zapewne temat pracy. W 2010 roku był praktyki studenckiej w ambasadzie Rzeczypospolitej Santiago de Chile. W wolnych chwilach grywa w piłkę nożną, opowiada literaturę, muzykę oraz podróże. Zapraszam do nas. Pytanie do pana jeszcze. Musimy napozować odnośnie tych dwóch krajów. Czy uważa pan, jakim argumentami kierował się pan porównując tutaj, dlaczego zdecydował się na porównanie tych dwóch krajów? Czy uważa pan, że są one czasami trochę nieporównywalne? Niewątpliwie można tak powiedzieć, natomiast wybór tematu pracy był dla mnie dosyć ciężki. Dlatego, że miałem kilka pomysłów, które myślałem, że mogą zostać zrealizowane, nie mogą zostać zrealizowane. Do pewnego momentu przychylałem się do innego tematu pracy, też porównawczej. Chciałem porównać politykę gospodarczą III Rzeszy i Unii Europejskiej. Stwierdziłem, że niestety może to się tam trudno skończyć. Byłoby to ciekawe, myślę, ale trudniejsze. Natomiast zdecydowałem się na Chile. Zdecydowałem się na Chile, dlatego że Pinochet jest osobą dobrze znaną w Polsce i w środowiskach prawicowych. W niektórych środowiskach prawicowych jest wręcz ikoną. I chciałem porównać z polityką gospodarczą Pinocheta, porównać coś, co byłoby jak najbardziej różne pod względem właśnie zastosowanych polityk. I uznałem, że należy wybrać taki kraj, który możliwie geograficznie, jak i historycznie jest zbliżony do Chile, natomiast polityka gospodarcza zastosowana tam jest. Bardzo dziękuję serdecznie. Drodzy jury, szanowni państwo, chciałbym na wstępie powiedzieć, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i absolutnie się nie spodziewałem, że może tak być. Nie mówię tego z jakiejś nadmiernej skromności, ale sam jestem świadom pewnych braków, które jeszcze są w tej pracy. Mam nadzieję, że pewne rzeczy będą można jeszcze przed wydaniem poprawić. Natomiast może przejdźmy do meritum.
Albo najpierw to co mnie poprosił pan profesor, żebym powiedział o swoim własnym, osobistym stosunku do obu, jak to pan profesor może określić, dyktatorom. Z początku, kiedy zaczynałem pisać tę pracę, kiedy wybrałem temat, nie wiedziałem o Chavezie absolutnie nic. Wiedziałem tylko tyle, że jest lewicowy. To była jedyna moja wiedza. Wiedziałem też, że w Wenezueli przeprowadzono dużą akcję nacjonalizacyjną, a także, że jest to kraj ropą płynący i że wzrost gospodarczy czy rozwój gospodarczy kraju jest w dużym stopniu uzależniony właśnie od surowców. Jeżeli chodzi o Pinocheta natomiast, to od wielu lat udawało mi się czytać różne, czy to opracowania, czy jakieś powiedziałbym komentarze wśród publicystów, przede wszystkim prawicowych w Polsce, którzy mówili o Pinochecie w samych superlatywach. Więc chciałem się osobiście przekonać w praktyce, czy rzeczywiście był to tak zwany wolnorynkowy dyktator, czy może jest tu zawarta pewna doza kłamstwa, przesady. Mój osobisty stosunek po napisaniu pracy jest następujący. Pinochet i jego polityka gospodarcza dla Chile w tamtym okresie w dużym stopniu była bardzo, to będzie eufemizm, przydatna akurat dla tego kraju. Natomiast nie mogę powiedzieć, że w 100% była to polityka wolnorynkowa. Kiedy ktoś będzie czytał moją pracę, z pewnością się przekonam, że wiele decyzji nie było do końca zgodnych z ideałami wolnorynkowymi, z ideałami Miltona Friedmana, na których to ideał przede wszystkim oparty był plan gospodarczy Pinocheta. Jeżeli chodzi o Chaveza natomiast, przekonałem się, że jest to przede wszystkim dużej miary egocentryk, człowiek, który jest przede wszystkim zapatrzony w siebie, uważa się za Chrystusa narodu, takiego zbawiciela Wenezueli, samą Wenezuelę też uważa za Mesjasza Ameryki Południowej. Natomiast jego polityka gospodarcza nie jest tak samo jak i w przypadku Pinocheta, nie jest to polityka stricte wolnorynkowa, nie jest to też polityka stricte socjalistyczna. To jest coś, co w swojej pracy pozwoliłem się zacytować Stanisława Michalkiewicza, że jest to coś na kształt kapitalizmu kompradorskiego, w którym przede wszystkim ci, którzy są powiązani z reżimem, korzystają, natomiast pozostali są przytrzaśnięci przez ogromną ilość regulacji, interwencji państwowych, etc. Teraz przejdźmy troszkę dalej. Nie chciałbym streszczać mojej pracy, dlatego że nie ma to żadnego celu, natomiast chciałbym powiedzieć o kilku takich istotnych kwestiach, na które napotkałem, kiedy pisałem moją pracę. Pierwsza kwestia to jest różnica pomiędzy obiektywnością a dogmatyzmem. W mojej pracy napomknąłem, że nie uważam się za człowieka obiektywnego także w tej pracy, dlatego że uważam, że obiektywność w 100% nie istnieje. Każdy do pewnego stopnia musi być oparty na swoich poglądach, nawet jeżeli stara się zachować obiektywność. Natomiast trzeba do tej obiektywności dążyć. W wielu opracowaniach napotkałem na dogmatyzm zarówno lewicowy, jak i prawicowy. Przez dogmatyzm lewicowy rozumiem takie prace, które mówią o tym, że na przykład krytykują Pinocheta tylko ze względu na brak demokracji w Chile i brak wolności pozytywnych. Natomiast nie zwracają uwagi lub mniej uwagi poświęcają kwestiom gospodarczym. I bardzo często są to prace nawet ekonomistów, nawet uznanych ekonomistów, natomiast nie potrafią wyjść poza sferę tego dogmatyzmu i nie potrafią analizować polityk gospodarczych bez koncentrowania się na kwestiach politycznych. Natomiast z drugiej strony mamy grupę ludzi, których to polską grupę ludzi nazywam korwino-dogmatystami. To są osoby o poglądach prawicowych, które są zwolennikami wolnego rynku, jednak opierają swoje poglądy wyłącznie na dogmatach, nie mają żadnej wiedzy ekonomicznej. I najczęściej, kiedy dochodzi do rzetelnej dyskusji, przedstawiania
jakichś argumentów, na przykład mówią, że Pinochet, polityka gospodarcza Pinocheta była dobra. Dostają konkretne pytanie i nie potrafią na nie zupełnie odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o dogłady prawicowe, to tak samo z drugiej strony bardzo często Pinocheta, tak jak napisałem, uważa się za wolnorynkowca. Podczas gdy, jak udowadniam w swojej pracy, Pinochet tak naprawdę nie miał żadnych poglądów gospodarczych. A jeżeli już miałby być łączony z jakąś teorią gospodarczą, to byłoby to Chilenidad, czyli teoria silnego państwa chilijskiego. I jedyny powód, dla którego akurat została zastosowana taka polityka gospodarcza, a nie inna, był taki, że plan gospodarczy, czyli El Rio, został przedstawiony Pinochetowi przez władze gazety, która w czasach rządów Allende, czyli tuż przed Pinochetem, opowiadała się konsekwentnie przeciwko polityce socjalistycznej. Natomiast z drugiej strony mamy przedstawienie Chaveza jako socjalisty. On sam siebie uważa za socjalistę, a ustrój, który wprowadzał w Wenezueli, za socjalizm XXI wieku. W odróżnieniu do socjalizmu XIX czy XX-wiecznego, który, jak to mówił, w Wenezueli nie ma potrzeby wprowadzania rewolucji robotniczej, dlatego że Wenezuela przeszła już przez rewolucję burżuazyjną i rewolucję do niczego dobrego nie prowadzi. Natomiast efekty polityki gospodarczej Chaveza, a także wprowadzane przez niego polityki, nie pasują sensu stricte do socjalizmu. Dlatego jest to rozróżnienie, że jest to socjalizm XXI wieku, oparty przede wszystkim na spółdzielczości, a także dużym udziale państwa w gospodarce, ale również na podobnego stopnia koncesjonowanej wolności gospodarczej pozostałych przedsiębiorstw. Ponadto zwracałem uwagę także w mojej pracy to tak zwane ostentacyjne nieścisłości między źródłami. Wiele źródeł, zwłaszcza zaangażowanych politycznie lub powstałych w celach propagandowych, przekazywało dane albo zmanipulowane, albo dane na przykład z konkretnych okresów dotyczących konkretnych branż lub sektorów w gospodarce, tylko po to, żeby przedstawić jakąś politykę gospodarczą jako dobrą lub jako złą. Tutaj przykłady można mnożyć. No, jeden z przykładów to na przykład powstałe w 1974 roku opracowanie na temat polityki gospodarczej Allende, powstałe w Szkole Biznesu Valparaiso, z którego skorzystałem, ponieważ niosło pewną część prawdziwych danych, potwierdzanych także przez inne źródła, a także ciekawą analizę. Natomiast pewne dane zostały specjalnie zmanipulowane po to, żeby Allende, który nie potrzebuje pomocy, żeby być przedstawiony w złym świetle, przedstawić w świetle jeszcze gorsze. Pójdźmy dalej. Kilka słów o tym, jak powstawała moja praca. Kiedy wybrałem temat pracy i dowiedziałem się, że jest możliwość wyjazdu na praktyki studenckie organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oczywistym wyborem dla mnie było, że chcę pojechać na takie praktyki albo do Chile, albo do Wenezueli. Wysłałem swoje CV do ambasady Polski w Wenezueli i do ambasady w Chile. Z ambasady w Wenezueli nie dostałem żadnej odpowiedzi. Natomiast z ambasady w Chile dostałem odpowiedź po 5 miesiącach, dosłownie na 2 miesiące przed rozpoczęciem praktyk. Także decyzja o wyjeździe była bardzo trudna, bo nie miałem pieniędzy na to, żeby akurat przeznaczyć na wyjazd, ale na szczęście udało mi się dostać kredyt w banku i dzięki pomocy też rodziny udało mi się wyjechać, chociaż wyjazd był bardzo kosztowny. W czasie tego wyjazdu studyjnego korzystałem ze źródeł, które udało mi się znaleźć w bibliotekach uniwersyteckich, a także w bibliotece ambasady. Tutaj duża pomoc była też ze strony ambasadora Ryszarda Piaseckiego, który pomógł mi poszukiwać źródeł, a także wskazał pewne ścieżki, w jaki sposób należy myśleć o polityce gospodarczej, przede wszystkim Chile. Natomiast źródła znalezione w Santiago dotyczyły również Wenezueli i starałem się tak to wypośrodkować, by jak najwięcej znaleźć na temat Wenezueli, mimo że nie mogłem do tego kraju wyjechać. To, na czym starałem się skupić w mojej pracy, to możliwie jak najdokładniejsza analiza. Dlatego podzieliłem gospodarki obu krajów na konkretne sektory, w których opisałem wpływ państwa na właśnie
działalność gospodarczą w tym sektorze. Starają się również te właśnie przedmiotowe polityki gospodarcze porównywać sektor po sektorze, tak aby porównać nie same polityki, ale także ich efekty. Nie jest do końca możliwe, żeby w tej chwili porównywać 100% efektów polityki gospodarczej Pinocheta i Chaveza, chociażby dlatego, że polityka gospodarcza Chaveza wciąż trwa i można mówić jedynie o krótkoterminowych efektach, natomiast nie o długoterminowych. Jeżeli chodzi o konkluzję, to tu już odsyłam raczej do mojej pracy. Jak ktoś będzie czytał, to myślę, że może sam wyciągnąć wiele konkluzji, natomiast część starałem się wskazać w wnioskach. Konkluzja oczywista, z której w zasadzie wynika też to, że mogłem wziąć udział w tym konkursie, jest taka, że polityka gospodarcza Pinocheta, według tej wiedzy, którą można było uzyskać dzięki źródłom, które znalazłem, lepiej wpłynęła na rozwój gospodarczy Chile niż polityka gospodarcza Chaveza na rozwój gospodarczy Wenezueli. Dlaczego warto przeczytać pracę? No to jest też kilka słów do strony. Tak jak napisałem dotychczas, powstałem z opracowania oprócz Pinocheta, były niepełne równanie polowane. W języku polskim nie udało się znaleźć żadnego pełnego opracowania, które dotyczyłoby akurat polityki gospodarczej Pinocheta. Opracowania dotyczyły kwestii politycznych, społecznych, najczęściej o zabarwieniu lewicowym, lub były to takie prace wydawane stricte w celach propagandowych w czasach PRL. Jeżeli chodzi o reżim Chaveza, tak jak napisałem, może jest to trochę przesada, ale nie wiem, to trzeba by sprawdzić, że jest to przypuszczalnie pierwsze na świecie całościowe opracowanie jego polityki gospodarczej. Dlatego, że można znaleźć przedmiotowe artykuły czy krótkie prace, które dotyczą konkretnych działań Chaveza, natomiast nie ma takiego właśnie całościowego opracowania, które starają się skompilować z tego, co udało się znaleźć. To, co pokazałem w mojej pracy, to punkt po punkcie różnice i podobieństwa obu podejścia do gospodarki, zarówno w kwestii filozoficznej, jak i w kwestiach przedmiotowych polityk i efektów. I tak mi się wydaje, że w wielu kwestiach także z tej pracy można by się wyciągnąć wnioski dla Polski, choć jak już kiedyś zapytany o to, czy Pinochet byłby potrzebny Polsce, powiedziałem, że Pinochet nie byłby potrzebny Polsce, dlatego że u nas nie ma A1. Zaczynam mieć pewne wątpliwości pod tym względem, przede wszystkim obserwując obecną sytuację w szczytu władzy. Myślę, że to wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i liczę na to, że zechcą Państwo przeczytać. Dziękuję bardzo za tą nagrodę. Czemu taki tytuł? Tytuł nawiązuje do dwóch doświadczeń, które miałem już wpadając na tą lądówkę. W ogóle robię dlatego, że ci termina, która się zmieniała, wiele tych osób nie miało w ogóle kapitału. I osoby były osobami, które z tego mają. A zatrzymanie w czasie dlatego, że podczas pobytu w Drobinie tam zawsze można było w ogóle spotkać. Nie było takie miasto, które pracuje, było takie miasto, które ciągle jest w tym samym momencie. O godzinie 10 jest mnóstwo ludzi, o godzinie 12 jest mnóstwo ludzi, o godzinie 14 jest mnóstwo ludzi, o godzinie 15 też jest mnóstwo ludzi. I po 18. Tak. Gmina Gorzej Rozwinięta, czyli gmina, która jest mniejsza i jest przedsiębiorczości, jest super, to jest gmina Drobin. Gmina Lepiej Rozwinięta, która jest dużo przedsiębiorczości, jest super, to jest gmina Gomin. Obie te gminy leżą w tym samym powiecie, w tym samym województwie. Mają podobne warunki startowe, są to gminy miejsko-wiejskie i miały w początkowym swoim okresie startu podobną ludność. I tutaj standardy wskazujące, że gmina Gomin ma jakby większą ilość przedsiębiorstw pośród tego, dane ilość szkolna. To jest i na co warto zwrócić uwagę. Gminie Drobin jest jakby rozwój przedsiębiorczości jest dość powolny, ale już od 2003 roku jest jakby zdanie tej przedsiębiorczości, ona coraz niższa, mimo że w zasadzie powinna się rozwijać, bo to jest bardzo niezapomniany rynek. Tutaj są dane przeliczone na 1000 mieszkańców. To są te same dane.
też jego domu, więc większa ilość przedsiębiorców, drogę ma miesiąc niż przedsiębiorstw. I na co warto zwrócić uwagę, w Berlinie jest nie tylko mniejsza ilość przedsiębiorstw, ale też zmniejsza się liczba ludności. Tak inaczej wyludnia coraz bardziej. Ten wskaźnik jest niższy niż był przy zachowaniu tej samej liczby ludności przez to. To podstawowe pytanie, jakie sobie zadawałem, dlaczego właśnie tak się stało? Dlaczego w jednej gminie się rozumiało przedsiębiorców, a w drugiej się nie rozumiało? Przedsiębiorstwo wziąłem jako coś, co jest cechą społeczności lokalnej, a nie cechą jednostek. Do jednostek przyjmowałem, analizowałem głównie postawy lokalnych liderów. Osoby, które jakby były nośnikami takich cech jak innowacja, podejmowanie ryzyka, co było bardzo ważne dla tego, by było etapem początkowym, o czym też mówił, oraz poszukiwanie niż. Więc tak, początkowo zebrałem potężną ilość danych, które opisałem w mojej pracy magisterskiej. Przeprowadzałem wywiady indywidualne z przedsiębiorcami. W gminie Drobin zgodzili się wszyscy, w gminie Drobin było tylko, czyli dwie odmowy, bo to jest, tam jest bardzo mała ilość przedsiębiorców. I też tak szukałem po prostu jeszcze samochodem, szukając z tego, gdzie się coś dzieje. I nie było tego dużo. Też ludność nie była w stanie wskazać kogokolwiek. Przeprowadzamy też wiele z ideami społecznymi, tutaj głównie z burmistrzami, osobami wskazanymi jako najbardziej aktywne gminy, którzy mają wpływ na siebie. Też rozmawiałem z wieloma mieszkańcami i przeprowadzałem w nich ankietę, którą oni postrzegają jako lokalnie. To jest jakby wyjaśnienie tego mi. Tutaj analizowałem czynniki rozwojowe, czyli te, które są korzystne z nich. Czyli tak, krótka legenda. Tutaj są czynniki, które są najwcześniej w czasie. Czyli to są najstarsze, tutaj są najmłodsze. Dwa najważniejsze czynniki to jest zasiedzenie i podwój energetyczny, o czym zarobek mówię. Zasiedzenie. Tutaj głównie chodzi o to, że w gminie nie było jakichś masowych migracji. Ci ludzie tam mieszkający mieszkają tam od pokoleń. Jest między nimi duża kontrola społeczna, jest duże zaufanie, jest duża zdolność do kooperacji, jest duży kapitał zwalniający. To jest korzystne zwłaszcza do latach 90., gdzie oni się sami wymieniają informacjami i wspomagają, rozpoczynając inne swoje przedsięwzięcia. Podwójny to. To jest takie wydarzenie, które miało miejsce w latach 90. Pierwszą dużą okazją, na której można było zarobić pieniądze wtedy, którą dostrzegli mieszkańcy gmina, był import samochodów ciężarowych z NRD. Import był bardzo opłacany, dlatego dawał kapitał, który potem posłużył do otwierania kolejnych biznesów. Tak, na początku brało w nim udział 10-15 osób i to się coraz bardziej rozrastało. I tutaj główną kryterium wyboru, czemu się ludzie wraz z tymi przedsiębiorcami, była zdolność do podejmowania ryzyka. Oni byli, musieli podjąć duże ryzyko i zaryzykować niekiedy oszczędności całego życia. I to decydowało o tym, że odniesie sukces. Nie jakaś przeszłość, że byli urzędnikami, tak jak to było w gminie Drobin, gdzie duża część osób to są dawni urzędnicy komunistyczni. Są pracownicy GS-u, którzy byli dyrektorami. A tutaj to byli ludzie tak znikąd. I też podwój internetowa kształtował późniejszą rywalizację między tymi osobami. I tak. Drogi. Legenda jest taka sama. Tutaj głównym czynnikiem, którym będę mówił, jest budowa zakładów PRIM. To jest PRIM, ale to też nazwa zmienia się w czasie trwania historii i to zmienia się w czasach dzisiejszych. Dzisiaj to jest część jednego z większych zakładów, który jakby przeniósł się z Kobina, ale nadal płaci mi podatki. Wydawana jest i dużo znaczenie miało to w związku z brakiem zasiedzenia. W historii Drobina są jakby wspominane różne migracje, odejścia z tej wspólnoty, brak jakichś przywiązania i patriotyzmu lokalnego. Co skutkuje tym, że jest bardzo niskie zaufanie do siebie w gminie Drobin. Nie ma jakiejś dużej wspólnoty lokalnej, nie ma przestrzeni wspólnej. Jest bardzo niskie zaufanie. A to jeszcze bardziej potęgowała budowa zakładów PRIM. Jakby ludzie, którzy chcą odnieść sukces, musieli opuścić Drobin, ponieważ przede wszystkim
zakłady pięknie potrzebują ludzi wykształconych. Jest wręcz przeciwnie, potrzebują ludzi niewykształconych. Jest tak, że każdy, kto skończy szkołę podstawową, znajdzie tam zatrudnienie. I no nie musi się nawet starać do przyjęcia do technikum, bo na terenie szkoły jest taka specjalna, na terenie zakładów jest taka specjalna szkoła, która przyłącza do zawodu. Tego jest jakby demoralizacja ludności lokalnej. Co widać w danych, że na przykład w Lublinie jest bardzo niski odsetek na poziomie powiatu, porównując ze wsiami, które powinny się mniej jednak, ale drogi ma mniej. Ma jeden z najmniejszych, z najmniejszą liczbę ludzi z wyższym wykształceniem. I jeszcze jest ważne jest to, że o czym mówią przedsiębiorcy, oni to przypisują właśnie Primowi i całemu komunizmowi, że uczy ludzi bezradności. Że ci ludzie, dawni pracownicy, nie są w stanie założyć własnej firmy, nie są w stanie podjąć jakiejkolwiek działalności. Mimo tego, że w pewnym momencie dostają kapitał, dostają odprawy i mogą coś z tym zrobić, ale żaden z nich nie decyduje się na podejmowanie działalności gospodarczej. Cały czas poszukują jakby opiekuna, kogoś, kto się nim, kto ich zorganizuje, kogoś, kto w każdym kierunku. I teraz kilka słów o przyszłości, prawdopodobnej przyszłości. W gminie Drobin, jakby ja to widzę tak, że będzie ona jakby kolonizowana, że coraz większy, bo ta gmina jest dość interesująca pod względem inwestycji, bo tam się przyczyniają dwie drogi krajowe, na których jest dość sporo, więc tam będą się budowały stacje benzynowe, takie lokale typu bary i tym podobne. Gmina Gombin będzie się rozwijała dzięki przybliżeniu się Płockowi z czasem jakby tej gminy. Bo w latach 90. Płock jest dalej niż obecnie. Na tym też to się będzie polepszyć dzięki temu. Głównie dzięki nowemu mostowi, który łączy dwa brzegi Wisły. Ten rzek, na którym jest Gombin, będzie bliżej Płocka i ludność Płocka przenosi się na ten brzeg. I w gminie Dobrzyków osiedla się coraz więcej osób. I z tego będzie korzysta raczej gminie, wieś Dobrzyków, która jest w gminie Gombin. I dzięki temu miasto będzie korzystać prawdopodobnie w dostanie kolejnych zastrzyk ludzi z wyższym wykształceniem. I kwestią taką wątpliwą jest kwestia znalezienia kolejnych liderów. Czy znajdą się w nowym pokoleniu nowi liderzy? Osoby takie, jak były w danym pokoleniu, które stworzyły pewną grupę, która była w stanie w tym działać, potem się rozsypała, ale jednak dała duży zastrzyk jakby wiedzy, była w stanie coś osiągnąć, wskazać pewne kierunki, czy to się teraz tworzy i czy dzieci danych liderów będą w stanie wzajemnie kooperować. No. Dziękuję bardzo za uwagę. Właśnie zgodnie z sugestiami
mojej promotor, pani profesor Graszewskiej, znalazły rozwinięcie. Dlatego ta praca jest mniej historyczna, bardziej skupia się na teorii, ekonomicznej i politycznej ekonomistów. Adama Krzyżanowskiego, który pochodził z Krakowa, no i Ludwika von Misesa, który pochodził z Lwowa. Tutaj ja popełniłem pewien błąd w tym krótkim opisie pracy, pisząc, że to jest praca dotycząca ekonomistów pochodzących z Galicji, ponieważ historycznie oczywiście Kraków w Galicji nie leży. Lwów leży w Galicji, Kraków leży w Małopolsce, więc jest to takie małe nadużycie. Aczkolwiek ze względu na bliskość Krakowa i Lwowa i podobny czas, w którym obaj ekonomiści żyli, znajduje się wiele punktów wspólnych, wiele wspólnej historii między nimi w ich doświadczeniu związanym z zaistnieniem w historii politycznej XX wieku totalitaryzmu, zarówno jednego narodowego socjalizmu, jak i drugiego, to znaczy bolszewizmu. Obaj też w związku z tymi doświadczeniami, te doświadczenia były troszeczkę cięższe w przypadku Adama Krzyżanowskiego, ze względu na to, że kryzys wyemigrował najpierw do Szwajcarii, a później do Stanów Zjednoczonych, kiedy narodowy socjalizm zaczął się pojawiać, więc doświadczenia Adama Krzyżanowskiego były brutalniejsze. Natomiast wiele tej uwagi poświęcili analizie tego, co ich spotkało w historii politycznej. Obu autorów łączy wspólna tradycja do pewnego stopnia. Ludwik von Mises to wiadomo, jest tradycja ekonomii austriackiej, wywodzącej się bezpośrednio od Karla Nengera, ale jeszcze sięgającej wstecz do XVI-wiecznych, tak zwanych późnych scholastyków hiszpańskich. Tradycja myślenia o ekonomii jako właśnie o ludzkim działaniu. O tym, że podstawą systemu ekonomicznego jest osoba ludzka. I że nie możemy ujmować zjawisk ekonomicznych w sposób taki, w jaki ujmowane są zjawiska przyrodnicze. To znaczy, nie możemy stworzyć tego, co chciał stworzyć na przykład August Comte i inni pozytywiści, którzy dążyli do stworzenia tak zwanej fizyki społecznej, to znaczy nauki ściśle opisującej społeczeństwo, ściśle opisującej zachowania ludzkie. Adam Krzyżanowski był pod silnym wpływem tej tradycji. Początkowo, jak każdy w zasadzie z ekonomistów w tamtym czasie, był zainspirowany pruską szkołą historyczną, później troszeczkę marksizmem. Natomiast oczywiście dojrzała jego praca skupia się już na propagowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Włodzimierza Czerkawskiego, nauczyciela i przyjaciela Adama Krzyżanowskiego, właśnie ekonomii austriackiej. Krzyżanowski nie jest metodologicznie czystym Austriakiem, to znaczy porusza wiele wątków, które w tradycji austriackiej, które są spoza tradycji austriackiej, jednak ten trzon epistemologiczny myśli Krzyżanowskiego jest zbieżny z ekonomią austriacką i z tą myślą, którą reprezentował Ludwik von Mises. Dlatego też zdecydowałem się na to, aby ujmować obu tych myśli, obu tych ekonomistów jako wspólne stanowisko przeciwko zjawisku nadmiernej roli państwa w gospodarce, to znaczy ocenie, która rola państwa w gospodarce jest nadmierna, która nie. Pomiędzy, tutaj trzeba zaznaczyć, wiadomo, że praca będzie dostępna online, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to nie jestem w stanie przedstawić całej argumentacji. Natomiast pod względem takim etycznym obaj ekonomiści się pomiędzy sobą różnili. Ludwik von Mises, na co wpływało ich pochodzenie? Ludwik von Mises pochodził z rodziny żydowskiej, ze święconej rodziny żydowskiej i w podejściu do etyki reprezentował utylitaryzm. To znaczy nawet to, co dzisiaj klasyczni liberałowie pozostający właśnie w tej tradycji klasycznej mówią jako prawa naturalne, jak na przykład prawo własności, argumentował nie w sposób deontologiczny, tylko czyli z pozycji
utylitarystycznej. A więc na przykład prawo własności jest dlatego dobre, że służy zachowaniu porządku społecznego. Zresztą pojęcia dobry i zły dla Ludwiga Mizesa nie mają w ekonomii żadnego znaczenia, co też wielu jego krytyków z pozycji chrześcijańskiej ujmuje jako jego amoralizm i amoralizm w ogóle jego myśli ekonomicznej. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że u Mizesa to podejście takie radykalnego oddzielenia ekonomii od etyki wynikało z uwarunkowań, to znaczy z obrony z etyki przed różnymi dogmatami związanymi właśnie z nieracjonalnym podejściem wynikającym z myśli politycznej czy z etyki właśnie, to znaczy z zestawianiem najpierw wartości czy jakichś mitów przed racjonalnym myśleniem o ekonomii. Ludwik von Mises nie miał nic sam przeciwko na przykład etyce chrześcijańskiej. Dlatego też jego praca jako ekonomisty stanowi bardzo spójną całość z argumentami etycznymi, które były wytaczane przez Adama Krzyżanowskiego. To znaczy Adam Krzyżanowski z kolei, w przeciwieństwie do Misesa, był myślicielem chrześcijańskim, głęboko wierzącym katolikiem. To jego przywiązanie do chrześcijańskich wartości jako takiego mocnego fundamentu społeczeństwa jest bardzo, bardzo wyraźnie akcentowane. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że zarówno u Krzyżanowskiego, jak i u Misesa następuje walka z myśleniem partykularnym, z myśleniem na przykład nacjonalistycznym, związanym z tym, że preferujemy w myśleniu o państwie, myśleniu o gospodarce ludzi czy grupy należące, to znaczy kategoryzujemy ludzi ze względu na przynależność do jakiejś grupy narodowościowej, czy jak w przypadku narodowego socjalizmu do grupy rasowej. U obu był widoczny, u Krzyżanowskiego chrześcijański, u Misesa oświeceniowy uniwersalizm etyczny, który nakazywał po pierwsze traktować wszystkich ludzi według tej samej miary etycznej i przyznawaniu im takich samych praw rozumnych. Z drugiej strony uznawaniu, że ludzki umysł u każdego z nas działa tak samo, więc prawa logiki są powszechne i wszyscy ludzie mogą i muszą poznać prawa ekonomii, ponieważ są dla nich dostępne. Tu praca po takim wstępie historycznym omawia różnice metodologiczne, które prezentują obaj ekonomiści. Następnie przechodzi do krytyki etatyzmu w praktyce, ponieważ wiele miejsca w swoich pismach obaj ekonomiści poświęcili systemowi III Rzeszy, dlatego uznałem za stosowne, aby przeanalizować praktyczny wymiar etatyzmu, który jest krytykowany w pracach u ekonomistów, na przykładzie III Rzeszy właśnie, o czym się często zapomina przynajmniej w niektórych środowiskach, stawiając nacisk na to, że III Rzesza była systemem rasistowskim, antysemickim, a nie socjalistycznym, tak jak system bolszewicki. Natomiast dwa kolejne rozdziały były poświęcone osobno każdemu z wątków, które były osobno od każdego z tych ekonomistów. U Ludwiga von Misesa zwróciłem uwagę na zjawisko statolatki, którą omawia, to znaczy tego, z czym mamy do czynienia również dzisiaj. Do ubóstwienia państwa, do kształtowania się kultu państwa, a więc takiej świadomości, że państwo jest niezbędne z jednej strony w takiej łagodnej formie, a w skrajnej postaci, że państwo może wszystko, czego zapragnie. Natomiast u Adama Krzyżanowskiego, w rozdziale poświęconym właśnie wyłącznie myśli Adama Krzyżanowskiego, na to, iż doskonałą, a wręcz konieczną podstawą dla rozwijania się społeczeństwa liberalnego w państwie z rządem minimalnym są wartości chrześcijańskie, jako wartości uniwersalistyczne i nakazujące prywatny, nasz etyczny rozwój w stronę dobra. Dlatego ja już chyba nie mam czasu, prawda? Tak, więc cóż mogę powiedzieć? Jak tylko praca będzie udostępniona, to polecam, jeżeli byłyby jakieś
pytania, to oczywiście to się powtórzę. To oczywiście można mogę zadane mailowo, ale na pewno na wszystkie znajdzie się odpowiedź. Dziękuję bardzo. Ponieważ jestem już ostatnia, więc postaram się zwierzchnić. Pierwszym recenzentem mojej pracy magisterskiej był mój tata, który stwierdził, że jestem niezła elektrystyka. Chyba odnosi się również do języka, tak jak komisja. Dlaczego elektrystyka? Dlatego, że historia pracy magisterskiej jest historią mojej kariery, którą otworzyliśmy wraz z siostrą. Było to niesamowicie pracowite kilkanaście miesięcy w naszym życiu, które nauczyło mnie znacznie więcej niż 23 poprzednie lata życia. Nie da się tego opisać. Nie da się tego opisać w tej chwili tak, jak opisałam w tej pracy, ponieważ miałam zarówno do tej pracy, jak i do tego miejsca, do tej kawiarni na dworcu PKP w bardzo emocjonalnym podejście. Więc ciężko jest mi teraz streścić to podejście w 5 minut. Tak czy siak chciałam powiedzieć, że przedsiębiorczość młodych ma sens, że powinniśmy zainwestować właśnie w młodych ludzi, którzy mają duży potencjał i którzy mogą coś z tym potencjałem zrobić. Dlatego zachęcam wszystkich, których tutaj nie ma, bo, żeby zakładali właśnie swoje działalności gospodarcze, bo w taki sposób można się najwięcej nauczyć. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Tak, przygoda z biznesem wciąż trwa. Myślę, że będzie ciężko to rozwinąć w tej chwili, w takim stanie, w jakim miejscu teraz. Tak czy siak są już inne pomysły do zrealizowania. Mam nadzieję, że coś z nich wyjdzie. Jeszcze raz dziękuję za to wyróżnienie, bo po opinii mojej daty jest to druga najważniejsza opinia w moim życiu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani Anita. Tak płomienne, konkretne i bardzo dobre wystąpienie. Nasz czas podsumować, czas finału. Bardzo dziękuję, gratuluję raz jeszcze wszystkim laureatom i nagrodzonym w konkursie. Mam nadzieję, że to będzie wasz dopiero pierwszy krok w karierze zawodowej, naukowej. Życzę kolejnych większych sukcesów na rzecz walki o wolność gospodarczą w Polsce i wartości etyczne. Serdecznie gratuluję wam, serdecznie gratuluję wszystkim państwu, którzy uczestniczyliście w dzisiejszej uroczystości oraz żyli za wernych i za słowa podsumowania. Serdecznie gratuluję, dziękuję i życzę nam wszystkim, byśmy się spotkali w czwartej edycji Magistratu. Dziękuję.